Dzisiaj odcinek, na który wszyscy czekaliście. We współpracy z dziewczynami z Easy Czech sprawdzimy dzisiaj, czy Polacy rozumieją język czeski, a dziewczyny u siebie na kanale sprawdzą, czy Czesi rozumieją język polski. Jak być może wiecie, Czesi i Polacy to dwa narody, które ze sobą graniczą i posługują się bardzo podobnym językiem, a jednocześnie Polacy mają do Czechów bardzo wielki sentyment, bo nie dość, że są bardzo sympatycznymi sąsiadami, to jeszcze ich język w uszach Polaków często brzmi jako bardzo zabawny, a trudno nie lubić kogoś, w towarzystwie kogo zawsze się uśmiechamy. Dlatego mamy nadzieję, że dzisiaj wszyscy będziemy się świetnie bawić. Czy była pani kiedyś w Czechach? Tak, byłam. Tak, w Pradze oczywiście. Mieszkam niedaleko Bielska-Białej, więc to jest blisko granicy. I często do czeskiego Cieszyna na zakupy jeździłem z rodzicami. Babcia była pół Czeszką, więc z racji tego tak bywa się. Aha. A zna pani czeski? Nie. Nie, czeskiego nie znam. A uczył się pan kiedyś czeskiego? Nie. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze PRL, to wtedy można było łapać czeskie programy. Mhm. No i tutaj na Śląsku były, nie? Więc coś tam się słuchało, ale nic więcej. A jak się pani tam porozumiewa? Czy rodzina jest przy granicy Polski, więc mówiąc, rozmawiając z nimi po polsku, ta komunikacja jakoś przebiega, nie ma większego problemu. Raczej starałem się takie proste zdania po polsku mówić i nie było przeważnie problemów z komunikacją. Trochę rączki pomagają. A jak panią się podoba język czeski? Znaczy myślę, że jest troszkę taki zbliżony, ale da się dogadać ze sobą. No czeski się zawsze tak kojarzy z takim wesołym językiem, albo takim no też lekko śmiesznym nawet do nas, głupio tak może powiedzieć. Ale no tak już jest, no taki zabawny, no nie? Co to znaczy śmieszny język? Dlaczego pan mówi, że czeski jest śmieszny? No bo właśnie z tego względu, że są podobne słowa, ale znaczą zupełnie co innego. I też niektóre mam wrażenie, że jakby dla nas zdrobniałe u nich są używane na co dzień. Brzmi to moim zdaniem śmiesznie zwyczajnie, bo ten język jest taki bardziej zdrobniony, bardziej miękki niż polski, dlatego dla nas to może tak właśnie zabawnie brzmieć, jakieś ahoj i tak dalej. To język krecika, zabawny. Śmieszny, wesoły, przyjazny. Brzmi dla nas Polaków śmiesznie, jak język, którego używa się do rozmowy z dzieckiem. Jest taki słodki przez to. Tak. Wszystko jest malutkie, słodziutkie. Ja proponuję teraz taki test. Pokażę panu kilka zdań po czesku. Prosiłabym, żeby pan spróbował je przeczytać i powiedzieć, co one mogą znaczyć. Ahoj, jak se masz? Ahoj, jak se masz? Cześć, jak się masz? Cześć, jak się masz? Cześć, jak się masz? Ahoj, jak se masz? No, cześć, jak się masz? Prosim. Prosim, no czyli proszę. Prosim, proszę. Prosim, no to, proszę. No, to proszę na pewno. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, to dziękuję? Dziękuję. Dziękuję, tak? Mam napad. Mam napad. Mam zawał? Mam zawał? Pojęcia nie mam. Mam napad. No ja nie wiem. Robię napad albo może do toalety, albo coś takiego to będzie. A, to wiem! Mam napad. No, mam pomysł. No, nieźle. Tak. Moje babiczka ma wielki statek. Moje babiczka ma wielki statek. To ja bym zakładała, że chodzi o babcię, która ma duży... Pewnie nie statek, ale idźmy w statek. Statek? Statek wielki? Różne rzeczy się... Ale statek suwają, to miała ale... babcia? No nie czekaj. Wiem. Co ona może statek? Mieć? Co to może być po czesku? Nie wiem. Nie wiem. Moja babiczka ma wielki statek. No, moja babcia ma wielki statek może. Tak? Może... Tak samo strzelił. Moje babiczka ma wielki statek. Moja babcia ma wielki statek? Ma wielkie gospodarstwo. Po staropolsku kiedyś było statki, czyli jakby cały dobytek. A, statki. W sensie taki dostatek może. O, czyli jak babcia ma wielki statek, to ma duże gospodarstwo na przykład. Podejmy nóżki. Przypuszczam, że to będzie coś podchwytliwego. Podej mi nóżku. Czy nie wiem, podaj mi nogę? Może podaj mi nóż? Podaj mi nóż? Nie wiem, mi się to kojarzy. Podaj mi nóż. Może to właśnie są sztuczce jakieś. No.
Podaj mi nóżki. No jak postępy, to albo że rączki jakieś. A ja bym poszła w nożyczki. Nożyczki? Brawo! A, widzisz? Brawo! Uratowałam nasz honor. Ja już dawno straciłem ten honor tutaj. Jeżeli właśnie zakochaliście się w jednym z tych języków, polskim albo czeskim, a być może obu, to pamiętajcie, że wszystkie ekipy, które należą do rodziny Easy Languages, przygotowują dla swoich widzów dodatkowe płatne materiały, dzięki którym wy możecie uczyć się naszych języków, a my możemy dla was tworzyć kolejne, coraz ładniejsze, mamy nadzieję, filmy. Wszystkim osobom, które już nam w tym pomagają, bardzo, bardzo dziękujemy. A tym, którzy chcieliby zacząć, dodatkowe informacje na temat tego, jak zostać naszym patronem, zostawimy tam na dole, w opisie. Mamy poruchu. Mamy poruchu. To mamy poruchu, co to mama? Mamo, pomóż? Mamy poruchu. Spieszymy się? Mamy chęć poruszania się. Poruchu to było zepsute, ale na Węgrzech. Pamiętasz, na ubikacjach to wiszało. Mamy poruchu. To będzie... Dobrze pan kojarzy. Czyli zepsute. Mama zepsute? Czy mama to... zepsute, coś takiego to będzie. No. Mam zepsute? Mamy awarię. O, mamy awarię. No to ja się wiedziałem, bo jak we Węgrzech było nie porucha na ubikacjach, no to wiedziałem, że jest zepsuta. I stąd to właśnie... Dnes rano jsem měl k snídani jahodový jogurt a čerstvý rohlík. Dnes ráno jsem měl k snídani jahodový jogurt a čerstvý rohlík. Dzisiaj rano jem na śniadanie jagodowy jogurt i czerstwy chleb. Dzisiaj rano jadłem na śniadanie jagodowy jogurt i czerstwy rogalik. Drożdżówkę z jogurt jagodowy i czerstwy rogalik. Bardzo blisko. Jagodowy to jest truskawkowy, okay. A czerstwy to świeży. Tak bym strzelała, że dziennie rano jem sobie na śniadanie jogurt ze świeżym rogalikiem. Bardzo dobrze. A jaki jogurt? Jagodowy oczywiście. Jagodowy. Truskawkowy. Tak, ale czerstwy mnie nie zmylił. Ale tu brawo, nie dała się pani podpuścić. Wczera jsem byl w divadle. Wczoraj byłem, nie wiem co to jest divadle. Wczoraj jsem to chyba było jadłem, tak? Ostatni wyraz mi się z jakimś dziwadłem kojarzy, jak mam być szczery, więc to może jest jakoś powiązane. Dziwadło to bodajże teatr jest. Wczoraj jsem był w divadle. Wczoraj byłem w teatrze? Mhm, świetnie. Na pewno nie uczyła się pani czeskiego? Nie. Nie, ale divadlo już gdzieś do mnie dotarło, że jest teatr, tak. W kwietniu koniecznie pojedu na dowoleną. W kwietniu koniecznie pojedu na dowoleną. W kwietniu koniecznie pojadę na, nie wiem. Dowoleną. W kwietniu muszę pojechać na... Nie wiem. W kwietniu kończę pojedynek na... W kwietniu koncert, pojedziemy na Devolaya. Tak to będzie. W kwietniu koniecznie pojedu na dowolną. W kwietniu pojadę na ferie. Tylko w maju. Aha, to jest maj. W kwietniu koniecznie pojadę na urlop. Tak, tylko kwiecień to po czesku maj. Do této popelnice vyhazujeme směsný odpad. Do této popelnice vyhazujeme směsný odpad. Do této popelnice vyhazujeme směsný odpad. Ja bym przetłumaczył to tak, do popielniczki wrzucamy śmieszny odpad. Do tego popielnicy, czyli do tego jakiegoś pojemnika? Do tego pojemnika wyrzucamy odpad, ale jaki? No na pewno nie śmieszny.
Nie wiem. A smesny? Mięsne. Do tego pojemnika wyrzucajcie śmierdzący odpad może. O, bio to będzie. Produkty bio. Bardzo pan jest blisko, tylko smeszny to zmieszany. O. Do tego pojemnika wyrzucamy zmieszane śmieci. Wow, świetnie panu poszło. Było trudno? Było. Myślę, że z względu na to, że pewne słowa są podobne, oznaczą zupełnie coś innego. No to oczywiście był to bardzo tendencyjny dobór zdań, jak się pani domyśla. Trudno było? Tak jak mówię, wydaje mi się, że te języki są bardzo podobne, bo pochodzimy z innej grupy etnicznej, słowiańskiej, ale mam wrażenie, że właśnie często jak my mówimy do Czechów, to oni lepiej nas rozumieją niż my ich. A jaki jest właśnie obraz Czechów w Polsce? Obraz Czechów? O, ja myślę, że wszyscy na Czechów patrzą przez pryzmat krecika. Jaki jest twój obraz Czechów? Gdybyś miał powiedzieć Czesi, to... To na pewno jest naród, który ma wiele wspólnego z Polakami, między innymi pod względem kulturowym, językowym też, bo język jest bardzo podobny, przynajmniej w wymowie. Mi się wydaje, że tak bym to określił. Bardzo podobny do Polski. Ja na Czechów patrzę bardzo pozytywnie, z tego powodu, że oni żyją tak niekoniecznie spiesznie i nie podchodzą do życia tak strasznie poważnie jak my. Mają na wszystko czas, bardziej tak przypominają Włochów właściwie, niż tutaj Słowian. No takie moje wrażenie. Spokojniejsi są na pewno niż my, a my to kombinatorzy. W Polsce jesteśmy tacy bardziej skupieni na celu, tu teraz robimy, pracujemy, a mam wrażenie, że Czesi są trochę bardziej tacy środkowoeuropejscy w takim podejściu, że są tacy właśnie karmiczni trochę. Tak to czuję. A mogłaby pani to jakoś rozwinąć? Co to znaczy karmiczni? No właśnie, że przyjmują los, jaki jest. A teraz, jeżeli jesteście ciekawi, jak Czesi poradzili sobie z językiem polskim, to koniecznie wpadnijcie na kanał Do dwóch Aniczek i Ludzki i obejrzyjcie odcinek, który one przygotowały na ten sam temat. My na dzisiaj bardzo dziękujemy wam już za uwagę. Dziękuję EasyCzech za współpracę i uwidzimy się!